Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Upowszechnienie doskonałości i zapewnienie szerszego uczestnictwa to obszar horyzontu, w którym znajdziecie Państwo dwa konkursy. To są konkursy, w których wnioski składane są przez instytucje naukowe, przez jednostki badawcze, a nie przez indywidualnych naukowców, mimo że, tak jak profesor Hołyst wspominał, instytucje to przecież ludzie. Niemniej formalnie koordynatorem jest instytucja, a nie pojedynczy naukowiec. W konkursie Twinning możecie Państwo zdobyć do 900 tysięcy euro na okres realizacji trzech lat i przeznaczyć te środki na szeroko rozumianą współpracę międzynarodową. Jeżeli chodzi o grant ERA-CERS, to też już jak profesor Hołyst nakreślił, chodzi o stworzenie nowego zespołu naukowego w Państwa instytucji i na ten cel przeznaczone jest 2,5 miliona euro na okres realizacji 6 lat. To, co jest wspólne dla tych dwóch konkursów, to to, że celem naszego projektu, niezależnie czy twinningowego, czy ERA-CERS, jest rozwój instytucji w dowolnej dziedzinie naukowej, tak więc nie ma znaczenia, czy Państwo chcecie rozwinąć instytucję w naukach humanistycznych czy w naukach ścisłych. To, co jest istotne, to to, że to jest projekt typu wspierającego, zatem nie jest to projekt na realizację badań naukowych per se. Żebyście Państwo lepiej mogli poczuć, o co chodzi w tych projektach i co to znaczy, że nie mogą to być badania naukowe, wobec tego, na co możemy środki przeznaczać. Tutaj wymieniłem kilka przykładów. Możemy z tych projektów finansować staże naukowe, warsztaty, szkolenia, konferencje, czyli sam będąc ponad 10 lat naukowcem właśnie w Instytucie Chemii Fizycznej, ja te rzeczy lubiłem najbardziej po prostu w pracy naukowca. Jeżeli chodzi o dodatkowe działania, które dochodzą w grancie ERA-CERS, to oczywiście skoro musimy stworzyć zespół, to musimy mieć środki na rekrutację i na wynagrodzenie. Tak jak mówiłem, celem i twinningu i ERA-CERS jest rozwój naszej instytucji w dowolnej dziedzinie naukowej, natomiast celem nadrzędnym tych konkursów jest upowszechnienie doskonałości naukowej i innowacyjności w całej Unii Europejskiej. I tak jak tutaj profesor Hołyst zadał pytanie, czy doskonałość może być większa lub mniejsza, okazuje się, że możemy przyporządkować liczbę charakteryzującą taką innowacyjność i są kraje, które charakteryzują się wyższą innowacyjnością i doskonałością naukową i są kraje takie jak Polska, które tą doskonałość i innowacyjność mają trochę mniejszą. Tak więc chodzi o upowszechnienie tej doskonałości z tego obszaru tutaj i zwiększenie uczestnictwa, czyli zwiększenie liczby grantów realizowanych w tych krajach. I tutaj dochodzimy tak naprawdę, dlaczego ten obszar nazywa się właśnie tak. Dla kogo są to projekty? Skoro Twinning to projekt na współpracę międzynarodową, potrzebujemy partnerów zagranicznych, i tutaj potrzebujemy ich minimum dwóch. Jeżeli chodzi o grant ERA-CERS, tutaj grant realizujemy w całości sami jako jednostka naukowa. Z takich ciekawostek, jeżeli Państwo zastanawiacie się, jak idzie polskim jednostkom w konkursach, w ostatnim konkursie Twinning polski wniosek, nie mogę jeszcze powiedzieć skąd, polski wniosek zajął pierwsze miejsce na 450 złożonych, więc generalnie możemy śmiało powiedzieć, że jako Polska jesteśmy najlepsi. A kolejna rzecz to tak bardziej na zachętę. W tym roku budżety konkursu, zarówno Twinning, jak i ERA-CERS są podwojone. A to oznacza, że jeżeli założymy, że liczba wniosków w tym roku będzie podobna do poprzednich lat, a statystyki pokazują, że rzeczywiście ta liczba w zasadzie się nie zmienia, to współczynnik sukcesu powinien być rzędu 16-17%, więc myślę, że jest to bardzo, bardzo zachęcające. Ja zachęcam do swojej sesji, która jest tutaj po tych wystąpieniach, tak więc dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo, doktor inżynier Wojciech Adamiak. Prosimy o zostanie z nami.